Witajcie moi drodzy w kolejnym, czwartym już odcinku z gry Tomb Raider. Będziemy dalej szukać naszych przyjaciół, będziemy iść dalej do Rota. Jeżeli wam seria się podoba, to zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. A my będziemy lecieć dalej. Zium. Jak w poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, ulepszyliśmy sobie trochę nasz sprzęt i biegniemy. O. No na pewno się dowiecie, jak dostaniecie strzałę w łeb. Nara. Ja wiem, że mam granata i mogę strzelać, ale... Łuk jest fajniejszy. Leżeć, powiedziałem. Tak trochę brutalnie, ale... Leżeć. Co to za ojciec Matthias? Kolejny fanatyk kultowy. I co to za grupka ludzi, które... Musi gdzieś tu być! Znajdźcie ją! Złapać, zabić! Zabić! Myśmy mieli być dziewczyną do rytuału? Tędy ja mam się teraz wydostać. Co to było? Cicho, cicho! Dobra. Latarenka zniszczona. Idziemy przed siebie. Kolejne części. No odwróć się, koleś. Co to?
Potrzebuję pomocy! Trzymajcie się! Nie potrzebujesz. Lewe! Nara. Oj, to nie na tym mi zależało. Kiedy wylądowaliśmy na tej wyspie, wiatr i deszcz ani na chwilę nie dawały nam spokoju. Nie mogliśmy zbudować schronienia ani poszukać jedzenia. Jezu, nie mogliśmy się nawet ruszyć. Zupełnie jakby jakaś olbrzymia ręka przyciskała nas do ziemi. Kiedy burza zaczęła w końcu cichnąć, przyszedł do nas ojciec Matthias. Był spokojny i łagodny. Wydawał się nas znać, nasze imiona, skąd pochodziliśmy. Zwracał się do nas w naszym ojczystym języku, a gdy zaczęliśmy go słuchać, wyjawił nam prawdę o tej wyspie. Dał nam wybór, ocalenie albo śmierć. Niektórzy postanowili mu się sprzeciwić. On bez chwili wahania zabił ich na miejscu. Ojciec Matthias nie wydawał się okrutny ani zły. Po prostu spokojny i zdecydowany. Kiedy tak stałem na piasku, który poczerwieniał od krwi moich towarzyszy, zrozumiałem, że nigdy mu się nie sprzeciwię. Kolejny dziennik. I to jednego z tych, co byli ocaleni. Lecimy dalej przed siebie. Lecimy do góry, do góry, do góry. Uważaj. Oj. No to już upadek stąd to może być bolesne. A jesteśmy na górze. Co za nami jest? Dostaniemy się z tej wyspy. Ale ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecaku.
śnieg. Otóż to. Chodź tu. Chodź tu. O nie. Nie, 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 nie! Nie! Ani mi się wasz dranił. Znaleźliśmy Rota, ale coś tego chyba nie wyszło. Co tu mamy? Umiejętności, szybka podróż, sprzęt, nie. Podejść tam, próbować podpalić pochodnie, tak żeby nam nie zgasła. Idziemy dalej szukać wilków. Czyli cofnąłem się. Ale dobrze, że się cofnąłem. Bo tu jest znalazłem. O!
książka. Po dwóch tygodniach zaszczycono mnie w końcu audiencją u jej wysokości Himiko z Yamatai. Muszę wyznać, iż różni się ona od wszystkich kobiet, jakie dotąd spotkałem. Piękna, lecz nieprzenikniona. Rzekłbym, że wyrachowana. Otacza się swoimi kapłankami słońca, nie ma przy niej mężczyzn z wyjątkiem generała jej armii. Kiedy spotkałem się z nią, zdałem sobie sprawę, że jest zupełnie inna niż się wydaje. Mój pan przysłał mnie tu, bym ją szpiegował, bym ocenił siłę jej wojsk, ale teraz czuję, że to ona ocenia mnie. Możliwe, że mój pan nie docenił zagrożenia ze strony Yamatai. Choć nie jestem w stanie oszacować prawdziwej potęgi jej burzowej gwardii, ogarnia mnie przekonanie, iż ze Słoneczną Królową nie należy igrać. Kolejny z dokumentów. Wziąłem. Okej. Dobra. I hopsa. O, samolot. Czyli teraz tak, tam trzeba jakoś wyjść na górę. Weźmy sobie te pary pochodnie. Aha, okej. Nie o to chodziło. Że o to, ale nie w ten sposób. Za szybko skoczyłem. Przyszłam tylko po bagaż. Nic więcej.
wiem, że to tylko chmura. To i tak się stresuje. Nie mogę tego zrobić. Znowu za szybko. Znowu za szybko. Klawisze mi się mylą. No co ja tu mam zrobić? Nie wiem. Nie wiem. Dobra. To w tym momencie ja się z wami żegnam. Kolejny odcinek zaczniemy dokładnie w tym samym miejscu. I mam nadzieję, że wtedy w końcu przejdziemy tego wilka.
Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, komentarz i subskrypcję na kanale, a my się widzimy następnym razem. Trzymajcie się, na razie, cześć.